Park Śląski z powodu epidemii koronawirusa był niedostępny dla mieszkańców Śląska od prawie miesiąca. W dzień wprowadzenia obostrzeń przy głównych wejściach do parku pojawiły się biało-czerwone taśmy, wyraźnie zagradzające ścieżki oraz żółte tablice z apelami o niekorzystanie z parkowej infrastruktury. Dzięki kolejnym etapom odmrażania gospodarki można już z niego korzystać. Park Śląski został ponownie otwarty. Bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 70. urodziny, więc park bez mieszkańców, bez osób odwiedzających był smutnym widokiem. Co mogą robić u nas odwiedzające goście Park Śląski? Oczywiście jak najbardziej aktywności sportowe, bieganie, rowery, hulajnoga, rolki. Ponownie została uruchomiona kolejka linowa Elka, dzięki której można podziwiać park z góry. Jednak aby z niej skorzystać, należy przestrzegać obostrzeń i stosować się do zaleceń. Kolejka Elka działa. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak na terenie całego parku, czyli zakrywamy usta, nos, odpowiednia odległość, tutaj przede wszystkim w kolejce, czyli 2 metry. Jeśli chodzi o kolejkę pod kątem krzesełkowym, to na całej kanapie mogą siadać 2 osoby na skraju, czyli na 4 siedzeniach 2 osoby jadą. Jeśli chodzi o wagonik, również 2 osoby na przeciwległych kanapach. Natomiast te obostrzenia również nie dotyczą rodzin. To musimy pamiętać, bądź też osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie został także udostępniony dla zwiedzających. Jednak ze względów bezpieczeństwa odwiedzanie go jest możliwe tylko w trybie spacerowym, bez możliwości wchodzenia do wnętrz zabytkowych obiektów. Nie ma możliwości wchodzenia do wewnątrz zabytkowych obiektów oraz do głównego budynku. Trzeba przestrzegać takich zasad, jak w strefie wejścia do muzeum mogą przebywać jednocześnie tylko 4 osoby zwiedzające. W tym czasie przebywania na terenie ekspozycji zwiedzające będą musieli obowiązkowo zakrywać usta i nos. Park Śląski nabiera życia, a to wszystko przez tłumnie przybywających tam gości. Ponownie zatętnił życiem. Odwiedzających mamy naprawdę sporo. Widzimy znaczny wzrost odwiedzających, szczególnie w tygodniu. Weekendy do tej pory zawsze były, Park Śląski zawsze w weekendy był oblegany. Natomiast teraz dodatkowo od poniedziałku do piątku też znacznie widzimy wzrost osób odwiedzających. Piękna pogoda sprzyja spacerom i odpoczynkom na świeżym powietrzu. Parki i lasy są wprawdzie otwarte i można się poruszać w ich obrębie, jednak nadal należy pamiętać o obowiązku zasłaniania twarzy i zachowania bezpiecznego dystansu w relacjach z ludźmi.